A już teraz zapraszam do mobilnego studia Renatę Grochal. Czeka Renata i idzie. Tutaj jest czerwony dywan, w ogóle powinien być rozwinięty. Renato, chciałem przeprosić. Dzień dobry, za co? Za to, że nie było czerwonego dywanu. Aha, cześć. Cześć. Nie uważasz, że byłoby zdecydowanie lepiej, jakby się tutaj podchodziło takim czerwonym dywanem? Ty zielony chyba, bo bardziej by mi pasował, wiesz, komponowałby się. Bo ty patrzysz, no od razu oczywiście, cała kompozycja. No ale czerwony to jest taki, wiesz, że niby taki... Właśnie, nie wiem, czy będę musiała mieć okulary, czy nie, ale jak słońce będzie raziło, to sobie założę. No właśnie, jest moc na tym zdjęciu. Jest? Tak, jest, chyba jest. Tego byliśmy najciekawsi, jak chcieliśmy na ten wywiad, prawda? To prawda. Czy jest moc, czy jest power, czy są w Tusku takie emocje, które mu pozwolą wygrać wybory? I okazało się, że jest. Tak. Wiesz, ja byłam zaskoczona, zresztą rozmawialiśmy po wyjściu z wywiadu, tym, ile tam padło konkretów. Bo przez cały czas zarzuca się Platformie Obywatelskiej, że jej jedynym programem jest antypis. Albo, że ona w ogóle nie ma programu. Okazało się, że Tusk ma bardzo już dokładnie przemyślane, co chce zrobić po wyborach, jakie będą jego pierwsze decyzje, gdyby został premierem, gdyby udało mu się te wybory wygrać. I z tego wynika, że nawet jeśli nie zostanie teraz uchwalone 800+, to on uchwali je na pierwszym posiedzeniu Sejmu, że zlikwiduje CBA, które dzisiaj stało się taką służbą szukającą haków na polityków opozycji, która tak naprawdę chroni polityków partii rządzącej, podczas gdy powinno być na odwrót. Że on ma też plan na to, co zrobić z TVP, z tą szczujnią, która tam się od kilku lat nieustannie odbywa. Więc... A czy wygląda na to, że są przygotowane różne rozwiązania, których oczywiście szczegółów nikt nie ujawnia, bo jak rozumiem, z kolei ze strony opozycji demokratycznej jest obawa, że PiS może podjąć działania, które uniemożliwią na przykład chociażby oczyszczenie mediów państwowych z propagandystów PiSu. Tak, oczywiście. Zresztą Tusk mówi o tym w wywiadzie, że oni mają sygnały, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje różne rozwiązania, które mają właśnie uniemożliwić wymiany kadrowe w różnych instytucjach. W takich kuluarowych rozmowach politycy opozycji mówią, że niekoniecznie, no bo jest prezydent, więc niekoniecznie to zostanie przeprowadzone, ta wymiana w TVP w ten sposób, że prezydent będzie musiał podpisywać jakąś ustawę, bo mógłby nie podpisać, ale różne rzeczy można zrobić poprzez Ministerstwo Skarbu, poprzez działania ministra skarbu, więc... Który jest właścicielem. Tak, może być tak, że na przykład zlikwiduje się jedną spółkę TVP, a powoła się zupełnie nową spółkę. Znaczy, wiesz, wyobrażam sobie na przykład sytuację, w której TVP ogłaszające co roku, że jest na minusie, czyli nie ma kasy, jest niewypłacalne, jest po prostu postawione w stan upadłości. No właśnie. Na przykład. Tak. No bo jeśli firma jest na minusie i to miliardy złotych, no skoro 2 miliardy i to od ilu już lat co roku jest dodatkowo wpompowywanych w ten cały przemysł pogardy działający na usługach PiS-u, no to oznacza, że tam są olbrzymie deficyty budżetowe. Tak, albo można po prostu zlikwidować spółkę i powołać nową. No właśnie, i wtedy, wtedy już się zatrudnia nowe osoby i te stare umowy nie obowiązują. Ale wiesz co, jestem ciekaw, jaka będzie reakcja i odpowiedź na zapowiedź Tuska likwidacji CBA, bo chyba nigdy jeszcze lider, ja sobie przynajmniej nie przypominam, żeby on tak jednoznacznie powiedział, że CBA jest do likwidacji. Raczej się do tej pory wstrzymywali politycy Platformy przed takimi deklaracjami. Słuchaj, no reakcja będzie nerwowa. Zresztą widać, że ten wywiad, mimo że dopiero wczoraj były zajawki i niektóre cytaty z Tuska w internecie, że one wywołują dyskusję. Już widziałam, że są właśnie takie głosy, że likwidacja CBA to nie jest dobry pomysł. Natomiast Platforma Obywatelska, bo przypomnę, że ta partia poparła powołanie CBA. Zresztą Tusk pewnie do dzisiaj żałuje, że zostawił Mariusza Kamińskiego, kiedy w 2007 roku wygrał wybory w CBA, bo później... Tak, ale przypomnij, bo on chciał pokazać,
że to jest służba ponad podziałami, tak, że bez względu na to, kto rządzi, jest kontynuacja i to jest służba, która ma patrzeć na ręce władzy, no bo po to została powołana. Tak, prawda, więc żeby... lepiej, jeśli zostawi tam polityka tak niesprzyjającego Platformie, czy niezwiązanego z Platformą, no bo to miał być taki gest, że właśnie on będzie patrzeć na ręce najlepiej politykom koalicji rządzącej. No okazało się trochę inaczej, że jednak to była służba, która później przysporzyła kłopotów, czy też nie ostrzegła Tuska tak naprawdę o tej całej aferze podsłuchowej, powinna to zrobić, i czy o jakichś tam innych różnych sytuacjach, ale to jest ciekawe właśnie, że Tusk wyciągnął z tego wnioski i że przyznaje się do tego błędu, że to CBA nie funkcjonowało tak, jak powinno. Zresztą ja od początku uważałam, że to jest dublowanie kompetencji policji i jeśli partia rządząca chce wzmacniać walkę z korupcją, to powinna to zrobić, przeznaczając dodatkowe środki na etaty w policji, a nie powoływać kolejną służbę, która będzie konkurowała z policją. Natomiast w tym wywiadzie, wiesz, dla mnie jest ciekawe to, że Tusk jednak bardzo się otworzył. On opowiedział o sobie różne takie osobiste rzeczy, łącznie z tym, że powiedział, że to będzie już jego ostatnia kampania. No właśnie, to też mnie zastanowiło, bo to też była taka dość jednoznaczna deklaracja. Tak, tak. Na pytanie wprost, czy to jest jego ostatnia kampania, on powiedział tak. Widać, tak, że on bardzo przeżywa te ataki, które są na niego, że to nie spływa po nim jak po kaczce, nie przymierzając. No i wiesz, po rodzinie przede wszystkim. Tak, właśnie, i na jego rodzinę, bo tak jak nam powiedział, że on po tych ostatnich informacjach, kiedy policja przyszła do niego i powiedziała, że jego życie może być zagrożone i że daje mu ochronę, to on ma tę ochronę, natomiast jego rodzina nie ma i no, jego rodzina może paść ofiarą jakichś ataków, więc widać, że po prostu być może Tusk uznał, że to jest najlepszy moment, żeby przekazać, że polityka powinna wreszcie pójść w ręce młodych, młodszych ludzi i że ten konflikt Tusk-Kaczyński, który gdzieś tam no, jest takim symbolem ostatnich 20 lat w polskiej polityce, powinien się zakończyć. Zobaczymy tylko, co na to Grzegorz Schetyna, bo on tam dużo... On chyba jest w wieku Donalda Tuska dokładnie, prawda? Czy, chyba tak. Na pewno są gdzieś tam mniej więcej, powiedzmy. Może Grzegorz Schetyna może uznać, że skoro Donald Tusk nie chce, to Grzegorz Schetyna chce wrócić, wiesz. Zobaczymy, jak się to będzie układało jeszcze. Ten wywiad, o którym tutaj rozmawiamy, jest w dzisiejszym wydaniu Newsweeka. Gorąco polecam. Powiedzieliśmy o tym między innymi właśnie, że Donald Tusk myśli i zakłada, że to będzie jednak jego ostatnia kampania, ale teraz przede wszystkim skupia się na marszu 4 czerwca, ten marsz już w najbliższą niedzielę i to też ewidentne jest w tym wywiadzie, że jednak, choć Platforma nie chce zbyt, jak to się mówi, pompować balonika przed tym marszem, to jednak i sam Donald Tusk i myślę też wielu polityków Platformy liczy na to, że ten marsz 4 czerwca to będzie jakiś moment przełomowy, napędzający ich kampanię. Tusk jednak postawił w naszym wywiadzie wysoką poprzeczkę, bo powiedział, że to będzie największy marsz po 89 roku. Pamiętamy z 2012, to był chyba taki wtedy najliczniejszy marsz w obronie telewizji Trwam i Radia Maryja. Tam było 180 tysięcy ludzi, przynajmniej takie były szacunki. Więc gdyby się udało Platformie to przebić, to naprawdę to byłby dobry wynik. Ja słyszę, że ludzie są zmobilizowani, że jedzie dużo autobusów do Warszawy. Już nawet pojawiają się takie informacje, że władza gdzieś tam próbuje to blokować. Ale wiesz, mieliśmy takie sytuacje przy Marszu Kobiet, kiedy zatrzymywano samochody i autobusy aktywistek no jadących do Warszawy. Były kontrole, były zatrzymania, było dużo kontrowersji w związku z tym. Tutaj to ma dotyczyć pociągów, ale wiesz, no dzisiaj problem jest taki, że opozycja musi pokazać mobilizację po swojej stronie, bo tak jak mówią wszyscy eksperci, to będą wybory tak naprawdę, w których decydująca będzie mobilizacja. Nie przeciąganie zwolenników jednej czy drugiej partii na stronę przeciwnika, tylko mobilizacja własnych wyborców i zmobilizowanie niezdecydowanych. Więc taki tuż przed wakacjami, taki sygnał pokazujący, że tak jak to powiedział Tusk, moc jest z nami, czyli że jest energia
po tej opozycyjnej stronie, no to mogłoby zdemobilizować szeregi przeciwnika. Gdyby rzeczywiście okazało się, że to jest liczny marsz, że jest ogromny sprzeciw przeciwko temu, co się dzieje. Ja nawet bardziej myślę, że to jest, że tu bardziej, ja tak sobie to tłumaczę, że tu bardziej nawet niż o demobilizację PiSu, chodzi o mobilizację wyborców opozycji demokratycznej i danie im nadziei, że zwycięstwo jest realne. Tak. Wiesz, tak, na takiej zasadzie, zobaczcie, jest nas dużo, wiele osób nie godzi się na to, co się dzieje, bez względu na to, na kogo będzie głosować, to jest po stronie opozycji demokratycznej i jest nas dużo, tak? Znaczy, że jest realna szansa. Według mnie to jest taka myśl też. Oczywiście, to przede wszystkim. Natomiast, wiesz, bo dzisiaj po stronie wyborców opozycji, po tych prawie już 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, jest taki marazm, że ludziom się wydaje, że to już tak daleko zaszło, te zmiany w kierunku autorytaryzmu w Polsce, że właśnie jest taka nawalanka w mediach rządowych, że Prawo i Sprawiedliwość ma pieniądze ze spółek, że po prostu cały szereg przewag jest po tej stronie PiSu i że opozycja nie ma szans wygrać wyborów. Wygrać i ludzie potrzebują nadziei. Tak, i ludzie potrzebują nadziei. Ten marsz to może być taki impuls do tej nadziei i rzeczywiście, no, gdyby był to liczny marsz, to może być bardzo dobry początek kampanii i to może być taka fala, która tą opozycję poniesie do zwycięstwa. Ja myślę, że prezent przed tym marszem sam PiS dostarczył, czy też wręczył Tuskowi, przegłosowując tą ustawę dotyczącą rosyjskich wpływów. Dzisiaj Andrzej Duda o 10.30 ma jakieś wystąpienie. Myślisz, że już... Dlaczego mówisz, że to jest prezent? Bo to wkurzy ludzi. Znaczy, to jednak jest taki jawny wałek prawny, konstytucyjny i tak nachama próba wyeliminowania przeciwników politycznych, że myślę, że część osób, która się zastanawiała, czy przyjechać do Warszawy, powie, no nie, no do cholery jasnej, jedziemy. Tak jak powiedział Tusk, że do tej pory było 100 powodów, żeby przyjechać do Warszawy na ten marsz i zaprotestować przeciwko polityce PiSu, a teraz pojawił się 101. Tak jest. I ja myślę, że rzeczywiście tak jest, że w sieci widać, w internecie widać, że te reakcje na próbę wyeliminowania głównego rywala w taki bezczelny sposób, jak Prawo i Sprawiedliwość próbuje zrobić, że to bardzo ludzi zbulwersowało i że te emocje podniosło. Więc jeśli PiS chciało dać jakiś prezent Tuskowi przed marszem, no to właśnie to zrobili. Ale wiesz, to jest tak... A co zrobi Andrzej Duda według ciebie? No bo mówię, dzisiaj 10.30, tak, wczoraj Andrzej Dera, jego minister z Kancelarii Prezydenta, powiedział, że w Kancelarii Prezydenta już bardzo dokładnie przeanalizowano tę ustawę. Czyli tak naprawdę prezydent nie czeka, aż ona wpłynie. Tam wszyscy wiedzą, co w tej ustawie jest, jakie są zapisy i choć ta ustawa dopiero została przegłosowana i formalnie pewnie do prezydenta nie trafiła, to tak naprawdę prezydent może dzisiaj powiedzieć, co zamierza z nią zrobić. I teraz tak, pytanie, czy powie już dzisiaj według ciebie i co powie? Ja myślę, że Andrzej Duda kalkuluje, przez cały czas kalkuluje, co mu się tak naprawdę opłaca. On ma w perspektywie dalszą karierę. Kiedy skończy prezydenturę, będzie miał 53 lata i jeśli wygra opozycja, to będzie musiał jakoś z nią się dogadywać, żeby uzyskać jej poparcie, bo przecież wiemy, że prezydent ma ambicje międzynarodowe, objęcie jakiegoś stanowiska w instytucji międzynarodowej, mówi się o ONZ-cie. A z drugiej strony myślę, i tutaj najlepsze było oczywiście weto, gdyby Duda powiedział, że jako prezydent nie mogę się zgodzić, jako strażnik konstytucji, którym on oczywiście nie był przez ostatnie lata, ale no, mógłby wysłać taki jasny sygnał, że coś się zmieniło, że jest zupełnie niezależny że od obozu PiSu. Że jednak przejrzał konstytucję. Tak, że jednak przejrzał konstytucję, przeczytał i doczytał tam, że organ administracyjny, którym jest ta komisja, nie może wyręczać sądu i że wetuje. Ale myślę, że on trochę zrobi taki gest piłatowy w stylu Dudy właśnie, że na przykład wyślę to do Trybunału Konstytucyjnego. Ja bym oczekiwała, że i obstawiam raczej taki scenariusz, że on to właśnie wyśle do Trybunału, że albo podpisze i wyśle do Trybunału, no właśnie, albo... bo on może podpisać na przykład jeden tam z przepisów, wysłać do Trybunału, aby Trybunał orzekł, czy ten jeden konkretny przepis. Tak, ale wtedy komisja jest powoływana. Ojej, ludzie powinni chodzić bez słuchawek na uszach jednak, bo to jest niebezpieczne. Ale jeszcze gorzej, kiedy jadą rowerem i mają te słuchawki. Widzę dużo takich osób na ulicach Warszawy. No dobra, ale jakbyśmy mieli tak obstawiać, wiesz, no... Bo ja obstawiam, że podpiszę.
Że pójdzie na rękę PiS-owi. Że podpisze i wyśle do Trybunału. Znaczy bardziej... podpisze i jakiś jeden z punktów tej ustawy. Ja myślę, że możliwe są tak naprawdę dwa scenariusze. Podpisze i wyśle do Trybunału, albo nie podpisze i wyśle do Trybunału. Bo jeśli nie podpisze i wyśle do Trybunału, to robi gest wobec opozycji, ale nie zamyka drogi PiS-owi do atakowania Tuska. Bo zawsze to będzie gdzieś tam jak miecz Damoklesa wisiało nad głową Tuska, że ta komisja mu grozi, bo może pani Przyłębska zrobić kotlety, ugotować ziemniaki, zrobić surówkę, zwołać panów i panie na posiedzenie i orzec zgodnie z myślą Kaczyńskiego, że taka komisja powinna w Polsce powstać, bo tutaj nie mamy złudzeń, jak wszyscy siedzimy w tym samochodzie, że w Polsce jest jeszcze Trybunał. Nie ma Trybunału Konstytucyjnego, jest grupa osób w Trybunale pod przywództwem pani Przyłębskiej, która też nie jest prezesem. Polecamy wszystkim. Razem z Renatą Grochal zrobiliśmy właśnie taki oto wywiad. Taka okładka powstała. Dużo do czytania. Wiele ciekawych. Bo rozmowa jest długa. Rozmowa jest długa i jak to się mówi, mięsista. Dużo rzeczy ciekawych opowiada Donald Tusk, o których wcześniej nie mówił, albo tak szczerze nie mówił. Odsłonił się i tym nas zaskoczył. To prawda. Polecamy. Renato, bardzo ci dziękuję. Dobrego dnia.